Witajcie, ja nazywam się Łukasz Zmysło, zwany również jako Zmasło, a dzisiaj będziemy budowali nieprzeciętny komputer dla nieprzeciętnego gracza. Bo jak sami pewnie widzieliście po tytule tego filmu, będziemy dzisiaj budowali kompa dla Quaza i zrobimy to tym śrubokrętem. Dla mnie to jest w ogóle mega fajne wyróżnienie, bo tak się składa, że Quaza oglądam mniej więcej od 2015 roku i na bieżąco śledzę jego twórczość, dlatego mega się jaram, że to właśnie mnie spotkał ten przywilej zbudowania dla niego kompa. Ale zdaję sobie sprawę, że wy wszyscy nie musicie Quaza doskonale znać, dlatego pomyślałem, że fajnie będzie, jak Quaz powie coś na swój temat. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Quaz i zajmuję się produkcją wideorecenzji oraz innych materiałów o grach od prawie 15 lat. I większość materiałów zrobionych przez te lata ma gdzieś na początku podobnie brzmiące powitanie. Taki to ze mnie różnorodny facet. Komputera używam głównie do pracy, czyli pisania scenariuszy i montowania materiałów. Gram raczej na konsolach, aczkolwiek oczywiście zdarza mi się też ograć coś na PC-cie od czasu do czasu. Najczęściej gry niezależne. Sprzęt, którego teraz używam, może wydawać się całkiem przyzwoity, bo jest w środku i GeForce GTX 2080 Ti i 32 GB RAMu, ale poza kartą graficzną i niektórymi dyskami, większość jego komponentów ma już swoje lata. Najwęższym gardłem jest procesor Intel Core i7, co nie brzmi może źle, ale jest to Intel Core i7 szóstej generacji. Jeśli mnie pamięć nie myli, to jest to procek wprowadzony na rynek prawie 7 lat temu, a ja mam go już 6 lat, więc chyba czas na emeryturę. A że od jakiegoś czasu pracuję głównie z materiałami 4K, to sprzęt się dławi i jestem zmuszony ciągle korzystać z plików proxy. Takich niskorozdzielczościowych podglądów, które się renderuje całymi godzinami, aby potem móc z nich korzystać w montażu. Wygląda to tak. Pięknie. Więc mam nadzieję, że Zmasło złoży dla mnie coś, co wyciągnie mnie z tego piekła proxy. Pozdrawiam i game on! A skoro o procku mowa, to Quaz dostanie potężną bestię i 9 12 generacji, 8 rdzeni 16 wątków i do tego jeszcze 8 rdzeni efficient. Jeżeli ktoś z Was zastanawia się, czemu akurat takie tutaj części się znajdują, a nie inne, to ja powiem, że ja nie wybierałem tych części, ja dzisiaj tutaj jestem tylko i wyłącznie rzemieślnikiem. Z tego co wiem, to część części podesłał Corsair, część części podesłał Gigabyte, no i procesor podesłał Intel. Natomiast jeżeli coś z tego zestawu Was zainteresuje, to znajdziecie link w opisie, gdzie możecie sobie sprawdzić spis wszystkich części. Quaz w ogóle dostanie mega wypasioną płytę, to jest Gigabyte Aorus Z690 Master, to jest jeden z tych wyższych modeli Gigabyte'a i kurde, ta płyta jest taka kozacka, ona w ogóle jest turbo ciężka, zobaczcie, tutaj nawet na tyle ma taki dodatkowy metalowy cały panel. Mamy tutaj, zobaczcie, ogromne radiatory na sekcji zasilania, mamy w ogóle gigantyczny tutaj radiator na dysk M2, mamy z tyłu mnóstwo portów USB i nawet mamy 10-gigabitowy Ethernet, także płyta naprawdę pierwsza liga, no i wspiera też DDR5. Takie pamięci będziemy wrzucać. Ja lubię zacząć składanie w ten sposób, że sobie kładę płytę na pudełku od niej, no i lecimy dalej. W ogóle to pudełko z i9 jest mega odjechane, zobaczcie. Tutaj jest schowany nasz procesor w tym takim metalowym waflu, który właśnie ma symbolizować to, z czego faktycznie procesory się wycina. No i my sobie to przekręcamy i cyk, jest nasza i9. Tutaj na procku na IHS-ie mamy trójkąt, tutaj mamy jeszcze jeden taki mniejszy i teraz musimy znaleźć to samo na płycie. I tutaj mamy też trójkąt na plastiku, więc sobie otwieramy tutaj cały nasz soket, otwieramy sobie tutaj cyk, wrzucamy procka myk i zamykamy. Tu nam plastik odskakuje, go sobie chowamy do pudełka, no i zamykamy soket. Quaz dostanie bardzo fajne kości, 32 giga, DDR5, 5600 MHz CL36, fajne DDR5, takie szybkie. Tutaj akurat na płycie Gigabyte'a mamy fajnie oznaczone, do których slotów powinniśmy wrzucić sobie najpierw kości, czyli widzimy, że to jest slot B2 i A2. No i otwieramy sobie nasz slot B2, tutaj mamy wcięcie na kości, pamiętamy, żeby je dobrze umieścić. Pyk, dociskamy i jest. No i jeszcze slot A2. Et voilà!
SSD-ka Quas ma Corsera MP600 Pro XT, terabajtowy, bardzo, bardzo szybki dysk, zresztą mam dokładnie taki sam w swoim prywatnym PC-cie, jestem z niego mega zadowolony. Tak to wygląda, zobaczcie, jaki ma ogromny radiator. I musimy podjąć decyzję, czy ściągamy radiator z dysku, czy po prostu nie będziemy montowali tego radiatora tutaj z płyty głównej. Zaraz to odkręcimy i zobaczymy. Ja się kręcę, patrzcie, jakie to jest duże. Macie tutaj banana dla skali. Dobra, to spróbujemy Quasowi ściągnąć tutaj ten radiator cały. Z tego. O, jest taka niestety średnio fajna zabawa z tym. To jest bardzo niewdzięczne ściąganie tego radiatora. I tada, mamy. Tylko trzeba bardzo tutaj uważać, jak się ściąga te radiatory od Corsera, wiecie, żeby sobie coś tutaj na płytce nie ukruszyć przypadkiem, bo to śmierć wtedy. Przetransferowałem termopad. Wrzucamy sobie nasz dysk do slotu, przykręcamy. No i dobra, dorzucimy sobie teraz ten ogromny radiator od Gigabyte'a i będzie dysk naprawdę porządnie odprowadzany, miał ciepło, ja cię kręcę. W ogóle się nazywa Thermal Guards, strażnik temperatur, i to taki konkretny. Jako chłodzenie mamy H150i od Corsera Elite LCD i fajny bajer jest taki, że mamy tutaj właśnie wyświetlacz LCD, jak nam nazwa sugeruje, i można sobie wyświetlać różne gify. I teraz zamontuję sobie tutaj ramkę do chłodzenia do płyty głównej, no i będziemy całą naszą płytę transferować do obudowy, a chłodzeniem zajmiemy się później. I to sobie montujemy tutaj pod płytą główną, żebyśmy mogli do tego sobie przymocować potem chłodzenie. Warto zrobić teraz, bo jak wrzucimy kompa do obudowy, to potem może być to troszkę utrudnione. Quas dostał do swojej dyspozycji skrzynkę Corsair 5000T. To jest pierwszy raz, kiedy ja w ogóle mam styczność z tą skrzynką. Jest mega ciężka, mega solidnie wykonana. Na przodzie mamy trzy wentylatory. Tutaj mamy także filtr kurzowy na froncie. Tutaj mamy w ogóle miejsce, żeby zamontować też chłodnicę u góry i tu jest taki patent, że sobie ściągamy tutaj całe to. O, tu mamy kolejny filtr kurzowy magnetyczny i tu sobie możemy zamontować chłodnicę i tak sobie zresztą też zrobimy. Okej, a tutaj za drzwiczkami, zobaczcie, mamy naprawdę mnóstwo miejsca do poprowadzenia kabli i co fajne, mamy też zamocowanego już Commandera Pro, co nam zdecydowanie ułatwi i to jest fajna sprawa, jak mamy dużo części z ekosystemu Corsera, to fajnie, że już go tutaj mamy na miejscu i to mi znacznie ułatwi robotę. Hop, hop. Ląduje nasza płyta, no i lecimy ze śrubeczkami, przykręcić trzeba płytę, żeby była bezpieczna. Okej, i już sobie tutaj zamocowaliśmy chłodnicę na górze, zaraz sobie jeszcze przykręcimy wentylatory. Tutaj jeden, tutaj drugi, pyk, pyk, pyk. Tak to wygląda, mamy naszą chłodnicę zamocowaną na górze. No to co, teraz trzeba by zamontować blok procesora. Albo w sumie zrobimy zasilacz i spróbujemy, czy nam ten kabel tutaj przejdzie w ogóle przez tę osłonę, bo to jest dla mnie ciekawa sprawa bardzo. Mocarny PC to i mocarny zasilacz, kilowatowy, też od Corsera. Montujemy. Dobrze, teraz będziemy zakładali sobie blok na procesor. Tutaj widzę, że już na naszym bloku od Corsera mamy elegancko pastę termoprzewodzącą, więc tak naprawdę jedyne, co musimy zrobić, to weźmiemy sobie nasz blok, zamontujemy go sobie w ten sposób, cyk, i musimy go sobie tylko jeszcze takimi fajnymi śrubkensami dokręcić i najlepiej zrobić to po przekątnej, żeby nam się fajnie siły rozłożyły na bloku i pasta, żeby nam się fajnie też rozprowadziła. Podpinam wszystkie kable tutaj, zanim włożymy kartę graficzną, bo potem będę miał mniej miejsca, więc tak powinno być sprytniej. Kartę, którą tutaj będziemy montować, to jest Nvidia RTX 3070 Ti. Tutaj w bardzo ładnym wydaniu od Gigabyte'a z serii Vision, który jest taki srebrno-biały. No i mocujemy sobie naszą karcioszkę. Tutaj sobie otworzymy. Pyk, pyk, pyk. Cyk, myk. Tak. I sobie dociskamy naszą karciochę. Siadło, elegancko. No, jeszcze sobie ją tutaj przykręcimy, podłączymy kabliska i będzie git. O, fajnie siądzie. Tak, pyk. I siup. O, Francja elegancja. I jako taki ostatni ciekawy akcent mamy IQLC 100. To są takie ciekawe magnetyczne trójkąty. Ja może tutaj sobie odłączę, żebym miał ich mniej. Zobaczcie, one są magnetyczne wszystkie. Łączą się za pomocą takich sprytnych pinów. Bardzo fajnie przemyślane.
jak wspomniałem, są magnetyczne, więc możemy sobie tutaj jakiś wzorek z nich ułożyć w miejscu metalowym, czy tutaj, czy możemy je sobie gdzieś, nie wiem, tutaj przylepić i też możemy tutaj te kąty jakoś sobie uwzględnić, także możliwości mamy bardzo dużo. Ja nie do końca wiem, w którym miejscu kłas by sobie życzył, ale myślę, że w tym miejscu to by nawet ciekawie wyglądało, jakby dać taki kawałek. Cieszyłem się, że mam Commandera Pro zamontowanego, mówię, ach, easy, będzie spoko. Po czym okazało się, że kolejny kontroler wielkości dysku SSD muszę tutaj wrzucić, żeby było tutaj podłączenie do naszego zestawu all-in-one, po czym okazuje się, że z tych fajnych trójkątów, które mamy, mamy kabel, który jest na 3 i teoretycznie pasuje tutaj, ale w praktyce nie da się go wpiąć, więc musimy wpiąć... Gdzie jest ten light node? I muszę dołożyć jeszcze takiego malutkiego light node'a, żeby móc wpiąć te nasze trójkąciki. To miał być jako system. Czemu to są różne kable? Corsair, wiem, że możecie zrobić to lepiej, please. Dobra, słuchajcie, tak więc cała baza skończona, ja jeszcze podpinam RGB tutaj z tyłu, no i lecimy z efektem końcowym. Jesteśmy w Łodzi, jedziemy zawieźć kompa dla Kłaza. Mam nadzieję, że dobrze zabezpieczyłem przed transportem i będzie gitara. Więc no, trzymajcie kciuki, żeby się nic nie zepsuło. Przyjechaliśmy, cześć. Cześć. Tak, więc komputer dotarł cały i to mnie cieszy. I jak ci się podoba mnie skrzynka? Mnie też cieszy, no wygląda super. Potężna dosyć. Jest to dosyć ciężkie, ale mam nadzieję, że będzie też dosyć mocne. Ja mam nadzieję, że tobie będzie premier teraz dobrze działał, bo... Tak, na, jak to, wiemy, na to liczę. Powiemy im, jak będzie ten komputer stał. Komputer stary stoi tutaj i ten też będzie tak stał prawdopodobnie, bo nie mam inaczej miejsca i będzie zastawiony tym meblem przez większość czasu. Chociaż czasami go zabieram, żeby mieć miejsce na nogi, więc tak. Będzie odsłonięty czasami. Więc my się ładnie produkowaliśmy, żeby było ładne światełko i ładny gif na chłodzeniu, tymczasem komputer będzie zostawiony cały czas. Tak, ale światełka są fajne. Kłaz jeszcze musi Avermedię przynieść i dyski twarde, także to będzie operacja. No tak, to będzie operacja, to prawda. No. Pies jest jak zwykle taki, że się pcha gdzieś w kadr. Atencyjny. Atencyjny piesek, jak się nazywa? Krokiet. Krokiet! Będę musiał sprawdzić, jak Cyberpunk na tym działa. Przechodziłem Cyberpunka też na PC-cie i będę miał porównanie takie, chociaż wiadomo, że zaraz po premierze, więc teraz już na pewno się troszkę zmienił. Ja myślałem, że nas tutaj strolujesz, że powiesz coś w stylu, że będziesz grał w Heroesy trójkę czy coś. Znaczy wiesz, spędziłem dużo czasu przy Valheimie na przykład, to nie jest najbardziej wymagająca, chociaż trochę jest. Ona trochę nie jest jakoś super zoptymalizowana, no tam potrafiła jakoś iść sprzęcior trochę. Tak, więc to też może. Będę do ciebie pisał, jak będę miał jakieś pytania, w razie jakby. Dobrze. Bo ja jestem tak sprzętowy, tak... Nie ma problemu, chętnie w miarę pomogę. Wiem o co chodzi, jak to działa, ale mogę się na czymś zaciąć. Słuchaj, jak mogę pomóc, to zawsze pomogę chętnie. Super. No, spoko. Dzięki. 3 days later. Okej, tak więc komputer jest już u Kłaza. Kłaz musi sobie jeszcze poprzenosić rzeczy i będzie miał sprzęt gotowy do pracy. I z tego co wiem, to u niego również na kanale za jakiś czas ma się pojawić film dotyczący tej maszyny, więc tam Kłaz na pewno podzieli się z wami swoimi wrażeniami. Ja wam podepnę ten film w przypiętym komentarzu wtedy, kiedy się ukaże. I z tego miejsca chciałem jeszcze raz podziękować Corsairowi, Gigabyte'owi i Intelowi za to, że podesłali części do zbudowania tego komputera. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS. Game on!